Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Tygodnie pracy, dziesiątki posiedzeń i jak w piosence, już każdy powiedział to, co wiedział, a będzie tak, jak jest. Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy budżetowej na rok 2013. Nie mieliście woli poprawiania tego budżetu. Pozostał on doraźny, bez wizji, nieprzejrzysty, niewiarygodny, prowadzący Polskę do krachu gospodarczego. Budżet rządu Donalda Tuska, budżet koalicji PO-PSL to paragrafy, działy i rozdziały, żeby ludziska w Polsce nie wiedziały, gdzie się pieniądze podziały. Chcecie debaty merytorycznej, to rozmawiajmy o liczbach. To nie tak, że nie ma pieniędzy w tym budżecie. Aby Polacy mogli poznać, jaki jest stan rzeczywisty finansów państwa, popatrzmy na dochody. Rok 2007. Dochody ogółem budżetu państwa wyniosły ponad 236 miliardów. W roku 2013 mają wynieść prawie 300 miliardów. Wzrost o 27%, po ponad 5% rocznie. Dochody z VAT-u rosły już szybciej, bo wiecie, gdzie łupić Polaków, jak najłatwiej łupić każdego, nawet najbiedniejszego. 96 i 128. Wzrost o 31%. Akcyza. Znów łupienie Polaków. Było 47 i jest prawie 65. Znów 31%. To nie tylko alkohol. To paliwo, to koszty funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, każdej rodziny. A ile w tym budżecie jest wydatków zbędnych? Jak one są wydawane? Tu jest problem waszej koalicji. 11 agencji, 17 instytucji rządowych, 28 funduszy i miliardy, którymi obracają. Ile marnuje się na zarządzanie tymi pieniędzmi? Wydatki budżetu państwa. Wydatki budżetu państwa. 236 miliardów w roku 2007 i 299, przepraszam, pomyliłem, 252 w roku 2007 i 335 prawie w roku 2013. Wzrost o 33%, o ponad 6% rocznie, ale deficyt zdążył w tym czasie wzrosnąć o 123%. 16 miliardów na 35,5 z kawałkiem. Dług publiczny w tym czasie z 529 na 920 według oficjalnych waszych danych. A jak liczyć do tego pieniądze ukryte w Krajowym Funduszu Drogowym? A jak doliczyć do tego zadłużenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? A jak doliczyć do tego zadłużenie agencji, spółek? Będzie grubo ponad 1 bln złotych. To jest potężne zadłużenie. To są dokonania waszego rządu. Oto sukcesy rządu Donalda Tuska w latach 2007-2013. Całe środki unijne z perspektywy 7-13 są niższe niż długi Donalda Tuska w tym czasie wytworzone. Tych pieniędzy na Fundusz Spójności, na pierwszy filar, dopłaty dla rolników, na drugi filar. W sumie jest mniej niż wy zrobiliście długów. No to po co nam ta pomoc, jakby ponad drugie tyle długów zdążyliście w tym samym czasie, a nawet krócej, przez 5 lat zrobić. I
ile nas ten dług kosztuje. Dochody z PIT-u na rok przyszły planowane 42 936 milionów. Ale sama obsługa zadłużenia będzie nas kosztować ponad 43,5 miliarda. Więcej niż Polacy zapłacą z PIT-u. Więcej tej polskiej krwawicy, więcej niż tej polskiej krwawicy takim trudem wypracowanej i zapłaconej do urzędów skarbowych. To są fakty, to są liczby, to jest merytoryczna dyskusja. To są właśnie dane z budżetu na ten przyszły rok. O 500 miliardów więcej zadłużenia, bo mówiłem już o tym, że jeśli doliczy się fundusz drogowy, to taka kwota będzie przez 5 lat. Przez 1000 lat, ponad 1000 lat istnienia Polski, na rok 2007 zadłużenie było 500. Wy dołożyliście przez 5 lat drugie 500. A więc sukces niesamowity. To skandal, żeby cały PIT oddawać bankom. Oddawać z powrotem za oprocentowanie, nie spłacając ani złotówki. Bankom nie polskim, bankom zagranicznym. I to nie jest nadmierny pesymizm, bo pesymista to jest optymista, który już wie. Wy jeszcze próbujecie manipulować, oszukiwać Polaków. Niedawno ktoś napisał w zupełnie innej sprawie. Gdyby okazało się, że Majowie wiedzieli, okazalibyśmy się najgłupszym gatunkiem we wszechświecie, który wiedział kiedy, a nie zrobił nic. Koniec świata, jedni wierzą, drudzy nie. Ale wy wiedzieliście na pewno, że na świecie jest kryzys, odkąd zaczęliście rządzić. Wy wiedzieliście i okazaliście się najgłupszym rządem, który nie zrobił nic, najgłupszym we wszechświecie, który nie zrobił nic, aby kryzysowi przychodzącemu do Polski zapobiec. Nie przygotował Polski na to, co już się dzieje, co już dotyka każdą polską rodzinę, każdy polski dom. W ubiegłym roku ostrzegaliśmy, że plan dochodów jest przeszacowany. I co? Z VAT-u zabraknie wam 10 miliardów, może więcej. Tylko dzięki wpływom z NBP budżet się nie zawalił. Na 2013 rok znów planujecie wzrost dochodów. Z VAT-u, z CIT-u, z PIT-u znów chcecie drenować kieszenie Polaków, ale tych o niewielkich i średnich dochodach. A Polacy na skutek inflacji, na skutek zamrożenia płac nie mają już pieniędzy i dlatego popyt wewnętrzny spada, dlatego zaczyna się tragedia wielu polskich przedsiębiorców. Ci drobni cierpią pierwsi. Środki unijne skończyły się. Realnie nowe kiedy będą? 15 czy 16? Na dłuższą metę kursem złotówki nie zmanipulujecie i nie utrzymacie eksportu. Przez te 5 lat czekaliście i teraz Polska zapłaci cenę właśnie za te czekanie. Za brak ochrony rynku, za brak wsparcia dla przedsiębiorstw, za brak wsparcia dla rynku pracy. Zamiast zielonej wyspy pozostaje zielona karta. Młodym, wykształconym, najbardziej aktywnym z wyższu demograficznego lat 80. Większość z nich już wyjechała. Pani marszałek, proszę kontynuować. Jako poseł Solidarnej Polski, jako przedstawiciel Solidarnej Polski jestem przekonany, że tak dłużej być nie może. Ale tak przekonane są też polskie rodziny. Tak przekonani są Polacy. Realnie spada w tym budżecie subwencja oświatowa. Nie pokrywa nawet inflacji.
Zamiast walki z bezrobociem nadal zamrażacie prawie 7 miliardów w zamrażarce Funduszu Pracy. Być może wiecie, że bezrobocie jeszcze wzrośnie i po to wam potrzebne są te pieniądze. Ale to na Boga róbcie coś. Róbcie coś w końcu. Klub Solidarnej Polski także przygotował pakiet poprawek, ale nie na ilość, a na jakość. Te poprawki będą dotyczyły najważniejszych dla Polaków, dla przyszłości Polski części budżetowych. Będą dotyczyły oświaty, a więc chcemy zaproponować zwiększenie subwencji oświatowej tak, aby państwo wywiązało się ze swojego obowiązku, wywiązało się z obowiązku finansowania zadań oświatowych. Klub Solidarna Polska przygotował poprawkę zwiększającą dotacje na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. To skandal, że państwo Donalda Tuska oszczędza na tych, którym jest najtrudniej. Klub Solidarna Polska przygotował pakiet poprawek dla rodziny. My w przeciwieństwie do was chcemy rzeczywiście polskim rodzinom pomóc. Przygotowaliśmy program pomocy polskiej rodzinie i składamy pakiet poprawek, która pozwoli na to, aby tak jak zapowiadaliście, bezpłatne były żłobki i przedszkola, aby przywrócono opiekę społeczną w szkołach, aby była możliwość zapewnienia darmowych posiłków w szkołach, aby był powszechny system świadczeń rodzinnych. Przygotowaliśmy też poprawki dotyczące zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego, bo skandalem jest, że Polska jako jeden z niewielu krajów Europy nie zwraca w całości pobranej akcyzy tym, którzy po autostradach i drogach krajowych jeździć nie mogą. Ale także na usuwanie skutków powodzi z lat minionych, bo te skutki nadal w znacznym procencie usunięte nie zostały. A jakie poprawki zgłosił klub Platformy Obywatelskiej? Co wam się udało zaproponować i co wam się udało przegłosować? Zabraliście pieniądze z Instytutu Pamięci Narodowej. Nie podoba wam się pamięć narodowa. Zabraliście pieniądze z Najwyższej Izby Kontroli. Nie chcecie być kontrolowani. Boicie się kontroli. Co macie za uszami? Zabraliście pieniądze z zabytków Krakowa. Czym naraził wam się Kraków, historyczna stolica Polski, że nawet tam sięgacie i nawet z tego źródła chcecie zabierać pieniądze? Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu Solidarna Polska jestem przekonany, że tego budżetu poprawić się nie da, ale rzucamy wam koło ratunkowe, abyście mogli przynajmniej próbować spojrzeć Polakom w twarz. Dziękuję bardzo.